Namaste. Bardzo miło powitać Cię na naszym 74. spotkaniu. Czas z Mario Bocardi, czyli ze mną. W środę dzień Merkurego. Oczywiście żywioł powietrza, siła myśli, inspiracja, motywacja i komunikacja. Dzisiaj spotykam się w bardzo wyjątkowym miejscu, na szczycie jednej z piramid mitycznej Atlantydy, której w tym momencie nie widzisz, gdyż jest zasypana, porośnięta trawą, ale ta energia jest niesamowicie wyczuwalna. Nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy jak zwykle od aktualnej fazy księżyca, od energii, które są dokładnie w tym momencie, królują wokół Ciebie, jak je wykorzystać, jak połączyć się z tą wibracją, by szybciej realizować Twoje marzenia i Twoje cele. Oczywiście mamy księżyc rosnący, tak krok po kroku te energie są coraz silniejsze i zbliżamy się do oczywiście owocowej pełni księżyca, czyli 14 września mamy pełnię, nasz 77 rytuał dla Matki Ziemi. I zwróć uwagę, mamy dwie siódemki, czyli ta energia tajemnicy, mistyki, magii, bardzo królewska, dostojna. To bycie tym królem, królową Twojego wszechświata, makro, kosmosu. To noszenie głowy wysoko, by Ci korona z głowy nie spadła. To również takie mądre gospodarowanie energią, Twoimi zasobami, tym wszystkim, co stoi do Twojej dyspozycji w Twoim królestwie. I tutaj mamy 77 rytuał dla Matki Ziemi. Czy nie jest to niesamowita energia tych dwóch siódemek? Magiczna liczba 77. I do tego dokładnie teraz mamy serię naszych 70 ceremonii. Siły wyższe są nieprzewidywalne. Ta mądrość wyższa, ta energia kosmiczna jest czymś tak niezrozumiałym, czymś tak niesamowitym, że my naszym tym małym ludzkim umysłem czasami nie potrafimy tego wszystkiego ogarnąć. I tak jak mamy księżyc rosnący, to jest to zawsze czas, by coś powiększyć, przyciągnąć do Twojego życia, zmaterializować, czyli zrealizować Twoje marzenia, Twoje plany. I tak nasza 74. ceremonia jutro będzie kolejnym kluczem wtajemniczenia do tego, jak szybciej osiągnąć to, czego pragniesz, jak żyć w tej pełni świadomości, mądrości wyższej, w tej pełni siły i pełni mocy. Bo często ta energia nam ucieka to na to, to na to, to na tamto, a później brakuje jej, by w tym właściwym momencie ruszyć do przodu, w tym właściwym momencie podjąć dobrą decyzję. I tak na naszej jutrzejszej 74. ceremonii naszym przewodnikiem będzie to niezwykłe zwierzę mocy, które dokładnie teraz jest pode mną. Stoję na, no prawie na szczycie piramidy. Ta piramida schodzi bardzo ostro tak w kierunku oceanu z tej strony, z tej jednej strony i pode mną są takie, ktoś by powiedział, klify, nie takie, które widzisz za mną, tylko bardziej takie nienaturalne, bo piramidy przecież nie są naturalnym dziełem. Może wszechświata tak, ponieważ energia boska wpłynęła na kogoś, aby te piramidy stworzyć, ale nie są dziełem natury, przyrody. I pode mną są takie uskoki w tych skałach i tam gnieżdżą się sokoły. I to właśnie sokół jest naszym przewodnikiem na naszej jutrzejszej 74. ceremonii. Ale co to oznacza? Co to oznacza siła sokoła?
No naturalnie, popatrzeć z góry na Twoje życie. Z góry, z wyższej perspektywy, gdzie widać więcej. Bo gdy jesteśmy tutaj na dole, to koncentrujemy się na detalach, na różnych szczegółach, na różnych takich działaniach tego życia codziennego i często nie widzimy tego, co widać tam z góry. Ale gdy wzbijesz się wysoko i popatrzysz na Twoje życie z wyższej perspektywy, z tej perspektywy sokoła, to oczywiście widać więcej. Masz szerszy kąt, widać wszystkie zakamarki bardzo dokładnie. Czyli gdy jesteśmy tutaj na dole i koncentrujemy się na tym, czy na tym, czy na tym, na jakichś czynnościach, na jakichś działaniach, na jakichś celach, na jakichś energiach, to jesteśmy jak ta mała myszka. Myszka w kartach Lenormand, wiesz, że nie zawsze ma to pozytywne znaczenie. Może mieć pozytywne, bo to są takie normalne, codzienne czynności, które również trzeba wykonać, będąc tutaj i teraz na ziemi, ale myszka ma również znaczenie negatywne. To są te wszystkie detale, które tak nas angażują, że potem brakuje siły i brakuje mocy na to, co naprawdę ważne. Czyli jeżeli chcesz osiągnąć Twoje marzenia, zrealizować Twoje cele, również cele Twojej duszy wyższej, czyli nazwijmy je powołaniem, do czego powołała Cię siła wyższa, to potrzebujesz jak gdyby połączyć te dwa punkty widzenia, czyli patrzeć na wszystko z góry, a później patrzeć również w tych detalach, w tych szczegółach. Bo nie wystarczy mieć tylko cel, marzenie i pragnienie, też trzeba wykonać te normalne, systematyczne, codzienne czynności, aby pewne rzeczy poruszyć, aby ruszyły do przodu, aby mogły się zrealizować. Ale 70. ceremonie i ten ogólnie 70. czas, nazwijmy to tak, bo również rytuał dla Matki Ziemi, 77. to jest wysoka wiedza. Energia wyższa. To są takie, ktoś by powiedział, skomplikowane klucze wtajemniczenia. Gdy je poznamy, jak one funkcjonują, jak te prawa działają, to wtedy wszystko staje się jasne. Czyli od tego skomplikowanego, to skomplikowany, ten pierwszy rzut oka na daną sprawę wydaje się skomplikowany, ale później, gdy się na tym skoncentrujesz, to nagle to się rozwiązuje jak taki węzełek i wszystko staje się jasne. I właśnie sokół jest tego symbolem, jest tym niesamowitym przewodnikiem. Sokół pojawia się zawsze w takich momentach, gdy przechodzisz przez jakiś niezwykle ważny etap w Twoim życiu, czyli coś. Jesteś jak gdyby na takim kolejnym progu wtajemniczenia, inicjacji, czyli opuszczasz jakąś taką starą strukturę i idziesz dalej, rozwijasz się dalej. To można porównać do tego stadium, gdy wychodzisz z kokonu i zaczynasz rozwijać swoje skrzydła. To wtedy pojawiają się tacy właśnie przewodnicy jak sokół, czyli najwyższa boska energia, która widzi wszystko i która pomaga Ci prowadzić się w tych właśnie momentach, tych decydujących kroków, w tym momencie przełomu. I tak ten sokół jest nie tylko tym przewodnikiem, który pomoże Ci widzieć więcej, widzieć wszystkie szczegóły, ale nauczy Cię również idealnie gospodarować Twoją energią, podwyższać tą energię, usuwać z Twojego ciała, swojego otoczenia wszystko to, co negatywne, co ma niższe wibracje, ale również pomoże Ci uwolnić się od wszelkich łańcuchów, blokad, takich ołowianych kul u nogi, by można było z lekkością i radością iść do przodu i być naprawdę sobą. Sokół jednak uczy Cię jeszcze czegoś innego, również tej bardzo szybkiej reakcji, czyli wyczucia tego odpowiedniego momentu, błyskawicznego uderzenia, błyskawicznego podjęcia dobrych decyzji.
No ale sokół ma jeszcze jedno bardzo ważne przesłanie. I tu wrócimy do tych myszek. Często jest tak, że nie zdajemy sobie z tego sprawy, że nasze marzenia i pragnienia nie mogą się zrealizować, ponieważ coś podgryza nas od środka, podgryza nasz fundament. I tak tutaj budujemy piękną piramidę, a tutaj ten fundament podgryzają myszy. No ale czym są te myszy? To są wszystkie takie ograniczenia, przyzwyczajenia, takie zwyczaje, tradycje, wszystko to, co w jakikolwiek sposób podżera cię od środka, podgryza twój fundament i później brakuje ci energii, siły i mocy, by iść do przodu i by realizować twoje marzenia i twoje cele. Czyli sokół, zwróć na to uwagę, że jest ptakiem, który wzbija się wysoko, obserwuje wszystko z góry, widzi jakąś myszkę, uderza i ją zjada, czyli usuwa to ograniczenie, usuwa tą energię, która jest szkodliwa i która podgryza fundament, gdzie twoja energia ucieka na coś, na co nie powinna uciekać, bo tej energii potrzebujesz, by dobrze władać w twoim królestwie, by wszystko idealnie funkcjonowało i by można wykorzystać całą siłę i całą moc do życia zgodnego z tobą. No ale dlaczego o tym wszystkim tak mówię i ktoś mógłby sobie zadać takie pytanie? Tyle pytań pozostało bez odpowiedzi, bo zadaliście mi mnóstwo pytań w tych ostatnich cyklach, 1000 pytań do Marii Bukardi, a jeszcze taka duża pula jest schowana i czeka na ten swój właściwy moment, a ja teraz opowiadam o takich wzniosłych i symbolicznych rzeczach, zamiast odpowiedzieć na takie proste pytania. Ponieważ ten czas, który jest dokładnie w tym momencie, jest jeden, jedyny i niepowtarzalny. Jeżeli ten czas prześpimy, to tak jakby nie wykorzystać szansy, którą daje ci siła wyższa. To jest dokładnie tak, że otwierają się pewne drzwi i pozostają otwarte przez jakiś konkretny czas. I albo przez te drzwi przechodzisz i przechodzisz do nowego etapu, nowego okresu w twoim życiu, realizacji, spełnienia, szczęścia, miłości, obfitości i zdrowia, albo koncentrujesz się na czymś innym, a ten czas się kończy i te drzwi się znów zamykają. A ty zostajesz w tym miejscu, gdzie byłaś lub byłeś wcześniej. I dlatego dokładnie teraz jest to takie ważne, bo te drzwi są otwarte i masz tą szansę, by ruszyć do przodu, by drastycznie coś zmienić. Tutaj nie chodzi o takie zmienianie powolne, a zrobię to za miesiąc, a zrobię to za rok. To rozpocznę od Sylwestra. Nie, ta szansa jest dokładnie teraz. I dokładnie teraz otrzymujesz wskazówki od siły wyższej, by przejść przez te drzwi. Jak przejść przez te drzwi? Jak szybko, idealnie i bez kompromisów. Bez fałszywych kompromisów. Czyli no niby tak przejdę, jedną nogą przejdę, a druga zostanie w tej starej energii. Tutaj, jeżeli chcesz, by twoje marzenia, twoje pragnienia, twojego serca nareszcie ruszyły do przodu, nareszcie się zrealizowały, to jest to dokładnie teraz ten czas. Dokładnie w tym momencie te drzwi wszechświata są otwarte. Przejdź przez nie odważnie i do przodu. I to jest również niesamowicie ważne. Kolejny taki klucz, nazwijmy to tak, że dokładnie w tym momencie mamy nie tylko 74. ceremonię, czyli cykl 70., nie tylko 77. rytuał dla Matki Ziemi, ale mamy jeszcze dokładnie teraz energię, która jest tylko jeden, jedyny raz w roku, gdzie te bramy innych przestrzeni
są otwarte. Czyli oczywiście równonoc, 22 września, równonoc jesienna, którą nasi przodkowie, dziadowie, pradziadowie zawsze świętowali, bo wiedzieli, że jest to bardzo wyjątkowy czas. Bo i dzień, i noc mają tą samą długość, a od 23 września noce będą dłuższe, a dni krótsze. Czyli jak gdyby ta energia dla światła, ten korytarz się zamyka, następuje ciemność i otworzy się dopiero 21 grudnia, czyli oczywiście w Święto Światła. No ale co to dla nas oznacza? To jest dokładnie ten czas, gdy coś starego odchodzi, umiera, by mogło narodzić się coś nowego. I dokładnie takie jest przesłanie naszej jutrzejszej 74. ceremonii, na którą zapraszam Cię z głębi mojego serca. Bardzo proszę, sprawdź, czy Twój dostęp jest jeszcze aktywny w Twoim miejscu mocy. Po lewej stronie, jak zawsze to powtarzam, masz Twój aktualny plan dostępu, to jest plan bezpłatny, ale do ceremonii potrzebujesz plan miedziany, srebrny lub złoty i tam masz datę, jeżeli masz taki plan zamówiony, kiedy on się zaczyna i kiedy kończy. Jeżeli nie masz jeszcze takiego planu, to najwyższy czas, aby wypróbować, czym są nasze spotkania. Pamiętaj o tym, że jeżeli masz ten dostęp miedziany, srebrny lub złoty, jest to dostęp do wszystkich, również poprzednich ceremonii i do wszystkich moich książek. I jutrzejsza 74. ceremonia. No niesamowite przesłanie. Nie tylko naszym przewodnikiem będzie sokół, czyli by popatrzeć z góry na Twoje życie, idealnie zdecydować w tym odpowiednim momencie, kiedy przejść przez te drzwi, które są otwarte, kiedy rozpocząć to coś nowego w tej czy innej dziedzinie w Twojego życia, albo we wszystkich. Kiedy wyjść z tego kokonu, by rozpostrzeć Twoje skrzydła i nareszcie z lekkością i radością ruszyć do przodu. Nie tylko to, by wyszukać te wszystkie myszki, które podgryzają Twój fundament, ale jeszcze coś bardzo ważnego. Jutrzejsza ceremonia będzie pod symboliką księżniczki mieczy, czyli tego giermka, pazia, mieczy. Jak wiesz, karty tarota są tą starą wiedzą przekazaną nam przez naszych przodków, przez energie wyższe, która w tej formie symbolicznej stoi do naszej dyspozycji i możemy z niej korzystać, aby łączyć się z tą energią, otrzymywać przekazy i coś pięknie zmieniać w swoim życiu na lepsze. Pominę tutaj fakt, że tak mało osób wie, czym naprawdę są karty tarota i że wszędzie dookoła usłyszysz bardzo wiele takich negatywnych opinii, ponieważ wielu ludzi boi się po prostu otworzyć oczy, boi się tego dostępu do wiedzy wyższej, bo tak zostaliśmy nauczeni, nasi dziadowie, pradziadowie, te wszystkie procesy czarownic, usuwanie wszystkich osób, które miały jakieś wyższe właściwości, które pomagały innym, to jest bardzo głęboko zapisane w naszej krwi, w naszym kodzie DNA i jest to całkiem normalne i naturalne, że niektóre osoby jeszcze nie są gotowe na to, aby to zrozumieć, aby się na to otworzyć. Ale nieważne jest, co ktoś myśli lub nie myśli na temat kart tarota, są one niesamowitym narzędziem. To jest tylko narzędzie do pracy z energiami i jutrzejsza nasza 74. ceremonia jest pod symboliką księżniczki mieczy. I jeżeli znasz karty tarota, to wiesz, że jest to taka energia powietrza, żywioł powietrza, jak dokładnie teraz, który zmiata wszystko. Ta siła myśli, siła ducha, komunikacja oczywiście, ale również to podążanie tą drogą serca. Księżniczka mieczy najczęściej przedstawiana jest na kartach tarota, jak wiesz, są różne talie i
autorzy różnych talii różnie te figury malują, przedstawiają, ale zazwyczaj mają one podobną symbolikę zawartą na danej karcie. I tak księżniczka mieczy zazwyczaj przedstawiana jest jako młoda kobieta albo młody mężczyzna, pełna siły, pełna mocy, aktywna, dynamiczna, jak to powietrze, prawda? Czyli która wie, czego chce i która bezwzględnie, bez fałszywych kompromisów walczy o swoją wewnętrzną prawdę. Czyli nie jakąś obcą, ale o swoją. Oczywiście można to źle zrozumieć, jeżeli ktoś jest takim wojownikiem prawdy czy wojowniczką prawdy, to może popaść w ten cień, czyli tak bardzo walczyć o prawdę, że angażuje się we wszystkie energie walki o prawdę, traci swoją własną prawdę i może być wykorzystana czy wykorzystany przez innych ludzi czy przez inne siły, które chcą jak gdyby zrealizować swoją własną prawdę. Jak to zrozumieć symbolicznie? Takie osoby, które walczą o prawdę i koncentrują się na walce, walka jest dla nich podstawą, mogą zostać złapane, przechwycone przez jakieś siły, które szukają takich wojowników, prawda? I później ta ich energia będzie skoncentrowana na realizację zupełnie innych celów. Te osoby tracą swoje poczucie swojej wewnętrznej prawdy, myślą, że walczą o prawdę, a w rzeczywistości walczą o coś zupełnie innego. Znamy takich idealistów, którzy angażują się w pewne rewolucje, w pewne działania, pewne rebelie, czy pewne powstania, czy wojny, czy potyczki i po pewnym czasie po prostu tylko walczą, a ktoś wykorzystuje to na realizację swoich własnych celów. Na początku ten impuls był dobry i pozytywny, ale ta osoba po pewnym czasie jak gdyby zostaje złapana, przekształcona i przechwycona na realizację obcych celów. Dlatego jest to takie ważne. Jeżeli połączysz się z tą energią księżniczki mieczy czy giermka pazia mieczy i chcesz ją wykorzystać w Twoim życiu, dokładnie teraz, w tym momencie, to koncentruj się tylko i wyłącznie na Twoim życiu i na Twojej prawdzie, na Twoich celach. Czyli walczenie o to, o to, o to. Wspieranie różnych ruchów, różnych rewolucji, różnych energii innych ludzi, organizacji, to nie jest właściwa droga, bo coś, co jest dobre dla innych, niekoniecznie może być dobre dla Ciebie. Tutaj chodzi o to, by walczyć o Twoją wewnętrzną prawdę, o to, co czujesz w Twoim sercu i co dotyczy Twojego życia. Bo jeżeli Twoje życie będzie piękne, świetliste, spełnione, idealne, to jak w mikrokosmosie, tak w makrokosmosie. Jeżeli zmienisz Twój mikrokosmos na piękny, pozytywny, to automatycznie zmienia się cały makrokosmos. Czyli często pytacie mnie o to, Pani Mario, co mogę zrobić w tej sprawie, w tej. Skup się na Twoim życiu, skup się na Twoich myślach, na Twoim sercu, na Twojej drodze serca, na Twojej wewnętrznej prawdzie. Zmień Twoje życie i Twoje otoczenie, bo gdy zmieniamy coś w nas, zmieniamy coś wokół nas, zmieniamy coś na ziemi i zmieniamy coś we wszechświecie. Jeżeli wielu ludzi zrobi coś małego w swoim własnym życiu, to poruszy się coś wielkiego. No i ta nasza księżniczka mieczy. Młoda, energiczna, która wie, czego chce, która ma zawsze swoje własne zdanie, która broni swojej wewnętrznej prawdy. Ta księżniczka mieczy przedstawiona jest zazwyczaj w kolorze zielonym, czyli usunięcia tego, co stare, by powstało coś nowego, odnowienie, regeneracja i dokładnie tak jest w Twoim życiu. Jeżeli wykorzystasz tą energię i usuniesz wszystko to, te wszystkie myszki, które Cię podgryzają, które Cię ograniczają, te wszystkie ołowiane kule u nogi, to automatycznie odzyskasz energię, Twoje życie, Twoje ciało, Twoje wibracje odnowią się i zregenerują i będą jak wiosna, rozkwitną. I oczywiście
kolor niebieski, czyli ta siła tej szczerości, tej komunikacji, tej jasności. No i oczywiście ta siła mądrości wyższej, energii wyższej, ducha i myśli. To spotkanie, jak i wszystkie 70 kilka poprzednich, znajdziesz bezpłatnie na moim blogu www.bukardimaria.com. Oczywiście w całości, czyli również z głosem. Wystarczy założyć sobie bezpłatne konto i masz dostęp do wszystkich treści. Dziękuję, do zobaczenia. Twoja Maria Bukardi.
autorytety czy jakieś osoby na stanowiskach starają się na tobie wymusić coś, bo one mają to stanowisko, bo im się wydaje, że są starsze lub im się wydaje, że mają jakąś wyższą pozycję. Odwagi, to jest czas odwagi, czas energii odwagi. Jeżeli chcesz osiągnąć w Twoim życiu Twoje marzenia, Twoje pragnienia, Twoje cele, a tego życzę Ci z głębi mojego serca, to miej odwagę uchwycić w dłonie miecz i iść do przodu. I czasami będzie tylko ten dym i zgliszcza i chaos i wszyscy będą mówić, no jak to, jak Pan mógł tak zareagować, jak Pani mogła tak zareagować, trzeba się przecież dopasować, trzeba się dostosować, to nie wypada? To Ty uśmiechnij się, bo Ty wiesz, że gdy rozbijasz takie właśnie stare struktury ograniczające Cię więzy, to na początku jest ciemno, szaro, chaos, ale tam wychodzi słońce i Ty idziesz w kierunku światła, Twojego światła, Twojej duszy wyższej, energii źródła, która dała Ci to życie tutaj i teraz, bo powołała Cię do czegoś, do tego, by iść drogą Twojej wewnętrznej prawdy, Twojej indywidualności, niepowtarzalności i realizować wszystko to, co leży w głębi Twojego serca. Dziękuję. Zapraszam Cię na jutro, na naszą 74. ceremonię z tą energią powietrza, tutaj, z tej niezwykłej piramidy. I oczywiście na 77. rytuał dla Matki Ziemi, na równą noc jesienną i krok po kroku idziemy dalej i dalej. I bardzo proszę, zostaw pod tym spotkaniem komentarz, jak dokładnie teraz czujesz się w tym momencie? Czy czujesz tą inspirację? Czy czujesz tą motywację, by przejść przez te otwarte drzwi, by połączyć się z tą energią i zrobić ten decydujący krok w tej dziedzinie, a może we wszystkich dziedzinach, czyli bez kompromisów, bez fałszywych kompromisów. Prosto do przodu. Dziękuję, do zobaczenia jutro i za tydzień Twoja Maria Bukardi. I niech ten odgłos tych latających sokołów będzie dla Ciebie tą świeżą bryzą, tą świeżą morską bryzą, która oczyszcza, uskrzydla Cię i daje Ci energię, moc i odwagę, jak to słońce przede mną w tym momencie. Do zobaczenia. Pa, pa. Twoja Maria Bukardi.